Już dwa razy był zawieszony na 3 miesiące i mimo, że władze szpitala dwoiły się i troiły, nie udało się znaleźć przez ten czas specjalistów. Niebawem oddział pediatryczny w wodzisławsko-rydutowskim szpitalu przestanie istnieć. To formalność. Decyzja o zamknięciu oddziału będzie podjęta na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tym samym placówka podzieli los szpitala z Cieszyna, w którym pediatria nie funkcjonuje od 1 lipca. Magda Sincewicz. Teraz beztrosko spędzają wakacje i oby jak najbezpieczniej. Czasem jednak zdarza się tak, że beztroska zamienia się w cierpienie, a ono w konieczność wizyty w szpitalu. I wtedy potrzebni są pediatrzy, a tych coraz mniej w szpitalach. Wybierają pracę w poradniach. Z chorym dzieckiem człowiek chce mieć udzieloną pomoc jak najbliżej domu, szybko przede wszystkim. To są często godziny nocne, soboty, niedziele. No, dzieci nie wybierają pory, kiedy zachorują. I jazdy do odległych miast jest to stresujące przede wszystkim dla rodziców, no bo widzą cierpiące dziecko i wiedzą, że po pomoc trzeba gdzieś daleko jechać. Mamy na Śląsku prawie 1000 pediatrów, z czego u nas w Izbie 800, więc w Częstochowskim, w Bielskim jest ich tylko 200, niewielu. Pediatrzy wybierają dzisiaj też tą bardziej atrakcyjną pracę, czyli w POZ-a. Decyzja dotycząca wodzisławsko-rydułtowskiej placówki ma zapaść podczas najbliższej sesji Rady Powiatu, która odbędzie się jeszcze w wakacje. Jak przyznają władze, pozyskanie kadry graniczy z cudem. Robią to od kilkunastu miesięcy, wciąż jednak bez oczekiwanego rezultatu. Uruchomiliśmy chyba wszystkich w Wodzisławiu i okolicy, którzy mogliby nam pomóc w tym zakresie. Ja szukałem, wykonałem ponad 20 telefonów do lekarzy, którzy jednak odmówili mi pracy na oddziale, argumentując, że wolą pracować w poradni, bądź ich już wiek emerytalny nie sprzyja im do pracy w tak ciężkich warunkach jak na oddziale. Bo to właśnie one są główną przyczyną odejść ze szpitala, nie finanse. Powody jednak nie mają tu znaczenia dla tych, którzy wciąż pozostają w tym miejscu ze swoimi dziećmi. Uważam, że na pewno byłby potrzebny. To nie ulega wątpliwości, że byłby potrzebny. To jest jednak duże miasto i z okolicy, więc... No jak się coś dziecku stanie, nie? No to blisko, nie? Było. No. A tak? Jechać na Rybnik to już jest dalej. Źle się dzieje, jeśli chodzi o ten kierunek. W ogóle powinny władza na taki coś się... Bo dzieci powinny... W ogóle szpital miał być otwarty. Szkoda moim tego zdaniem. Szpitala. No dzieci tu miały bardzo dobry też, bo tu był oddział najlepszy. Teraz tych najlepszych znajdą w poradniach. Gdy jednak będą zmuszeni odbyć wizytę w szpitalu, konieczna będzie podróż do sąsiednich miast. Zamknięcie oddziału pediatrii nie oznacza jednak, że w przyszłości nie będzie mógł być reaktywowany. Jeżeli uda się pozyskać odpowiedni zespół lekarzy, oddział zostanie ponownie otwarty.